Cześć, mam na imię Maja i jestem wizażystką. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat pudru bananowego, czyli pudru, który, broń Boże, nie jest zrobiony z bananów, tylko ma taki intensywnie żółty kolor. Ten puder stał się popularny mniej więcej tak około roku, może dwóch lat temu, a to za sprawą Kim Kardashian, która przyznała się do tego, że bardzo lubi używać tego pudru właśnie w celu bakingu, rozjaśniania swojej twarzy oraz konturowania. Gdy ta informacja poszła w świat, całe tabuny kobiet popędziły do sklepów po to, by zakupić sobie intensywnie żółty puder. Jak się domyślacie, ta moda doszła również do Polski i Polki również zechciały wypróbować na sobie taki puder. Jeden z najpopularniejszych pudrów bananowych, również ten ulubiony przez tą osławioną porno taśmą gwiazdę, to puder Benai Banana. Jest to, jak widzicie, intensywnie żółty puder. Ma on bardzo ładny, taki przyjemny odcień. Dziś natomiast chciałabym poruszyć kwestię sensu używania go przez Polki. Żółty puder, jak wiemy z koła barw dopełniających, powinien nam neutralizować pięknie wszelkie zaczerwienienia i zaśnienia, wszelkie fioletowe żyłki pojawiające się na naszej twarzy. Dlatego też wiele kobiet rzuciło się wręcz na ten puder, żeby stosować go głównie pod oczy, w dolinę łez, ale nie tylko. Część Polek używa tego pudru również na całą twarz i ja chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego właściwie nie jest Wam ten puder zbytnio potrzebny. Jak widzicie, ja mam tego pudru całkiem sporo. W tym samym czasie zamówiłam sobie również puder Camillo, który jest również bardzo znany. Fakt, że tego pudru już nieco zużyłam, jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że naprawdę bardzo się starałam go zużyć, ponieważ nie chciałam, żeby mi się przeterminował. Wymagało to ode mnie dużej dozy po prostu kreatywności, żeby zużyć ten puder i po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że to absolutnie nie ma sensu. Już Wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli rozumiesz to, co mówię, jest duża szansa, że jesteś Polką. Jeżeli jesteś Polką, to również jest bardzo duża szansa, że tak jak większość moich klientek, masz stosunkowo jasną karnację. Nawet jeżeli nie jest ona bardzo jasna, jest powiedzmy taka średnia. Na pewno jednak daleko jej do cery śniadej. A zwróćcie uwagę, na jakich twarzach Mario Dedivanowicz, który jakby troszeczkę ze sprawą właśnie Kim Kardashian rozsławił ten puder. Zobaczcie, na jakich twarzach on używa tego pudru. Myślę, że różnica pomiędzy karnacją moją, a karnacją jego modelek, które sobie bardzo chwalą ten puder, jest tak uderzająca, że myślę, że wszystko powinno być już dla Was jasne. Zwróćcie uwagę, że moja cera jest bardzo jasna. Nie ma ona ani przeważających tonów żółtych, ani przeważających tonów różowych. Skąd się wziął cały ten hype w ogóle na produkty, które mają intensywnie żółty pigment? Wziął się stąd, nie wcale, że Polki mają intensywnie żółtą karnację, ponieważ my nie mamy. Tak naprawdę kobiet, które taką intensywnie żółtą, brązową, lekko śniadą karnację w Polsce jest niewiele. Zdecydowanie te kobiety są w mniejszości. Jest to najczęściej ze sprawą albo bardzo jakiegoś takiego śniadego rodzica, albo ze sprawą opalania, albo ze sprawą po prostu jakichś przodków, którzy mieli taką nieco ciemniejszą śniadą karnację. Jednakże Polki bardzo często właśnie w sklepach szukają, dopominają się o produkty z żółtym pigmentem, ze względu na to, że po prostu większość produktów dostępnych w naszych drogeriach jest zbyt różowych. Większość kobiet, które idą do drogerii i szukają podkładu, ten podkład im się odcina, on jest na nich za różowy. Natomiast to nie znaczy, że Wy macie używać pudrów żółtych, ponieważ my nie jesteśmy żółte. Jak widzicie, ja, moja twarz może w kamerze wygląda inaczej, ponieważ to jest, wiadomo, aparat może przekłamywać. Natomiast zapewniam Was, że ja żółta nie jestem. Ja jestem beżowa. I uwierzcie mi, że od beżu, który możecie zobaczyć tutaj, do żółci, którą możecie zobaczyć tutaj, jest naprawdę jeszcze masa, po prostu cała gama kolorystyczna. Te dwa odcienie się od siebie bardzo różnią, to nie są te dwa odcienie. Jeżeli jeszcze nie rozumiecie, dlaczego uważam, że pudry żółte są dla Polek niepotrzebne, przejdę teraz do prezentacji tego pudru na połowie mojej twarzy, zrobimy sobie test i same zobaczycie, o czym mówię. Puder będę nakładała puszkiem, jak już wielokrotnie wspominałam, jest to jeden z moich ulubionych sposobów nakładania pudru, ponieważ wtedy po prostu ten puder na mojej twarzy trzyma się najdłużej, moja twarz jest po prostu najdłużej zmatowiona i utrwalona. Zacznę od utrwalenia okolicy pod oczami, ponieważ mam tam korektor. No
No i spójrzcie teraz na moją twarz i powiedzcie mi, że to wygląda dobrze. No nikt mi nie powie, że to wygląda dobrze. Po prostu moja twarz jest zbyt beżowa, czyli ma chłodniejszą temperaturę od temperatury tego pudru. Dlatego tak jak mówię, dopóki nie wyglądacie jak po prostu Kim Kardashian i nie macie takiej cery, takiej karnacji, to absolutnie ten puder nie będzie na Was dobrze wyglądał i nie da efektu rozświetlenia, mimo że jakby zaraz po tym, jak ona gdzieś tam właśnie się powiedziała, że to jest jej ulubiony puder, po prostu pojawiło się mnóstwo artykułów na temat tego, że bananowy puder idealnie rozświetli okolice pod Twoimi oczami. Oczywiście, że ją rozświetli. Każdy jaśniejszy puder nałożony na ciemniejszą cerę rozświetli tę okolicę. Natomiast on musi być jaśniejszy, a nie tylko żółty, tak? Także mam nadzieję, że jest to dla Was teraz bardzo, bardzo widoczne. Mam jeszcze puder z Hana, który kiedyś dostałam przy okazji współpracy z tą firmą i jak widzicie, on jest również bardzo żółty, więc nawet nie będę próbować, szczerze mówiąc, tutaj na wizji nakładać go, ponieważ efekt będzie identyczny. Pokażę Wam jeszcze właśnie, jak wygląda ten puder na mojej twarzy, gdy zrobię mu zdjęcie. No i myślę, że wszystko jest jasne. Może i żółty odcień skóry jest ładny, natomiast musicie zrozumieć, że po prostu nasze cery słowiańskie są zazwyczaj beżowe. Może delikatnie zażółcone, natomiast nie są na pewno tak intensywnie żółte, jak naturalnie jest cera właśnie dziewczyn śniadych. Możecie mieć taki puder gdzieś w swoich zbiorach, ponieważ jak trafi Wam się śniada dziewczyna, będziecie mogły jej po prostu położyć taki puder pod oczy, natomiast równie dobrze będziecie mogli nałożyć jej po prostu puder transparentny, więc najważniejsze jest to, żeby mieć po prostu pudry transparentne, ponieważ one dostosowują się do każdego typu cery i nie zmienią Wam koloru podkładu. Więc kiedy już macie ładnie dobrany kolor podkładu, możecie sobie takim pudrem wszystko zepsuć. Dla porównania, żeby nie być taką bezduszną, pokażę Wam teraz, jak wygląda puder banana od Benai zmieszany z zupełnie bezbarwnym pudrem, czyli użyję sobie w tym celu krzemionki z Make Up For Ever, o której mówiłam w ostatnim filmie na temat pudrów. I teraz będzie mi łatwiej wymieszać ten puder jeden z drugim po prostu pędzlem, więc używam w tym celu pędzla. Ten puder się już znacząco rozrzedził, więc powinno być teraz dużo lepiej. No i taka jest różnica. Krzemionka mi osobiście, szczerze mówiąc, nie służy ze względu na to, że ja mam w zimę bardzo przesuszoną cerę. Jednak myślę, że widzicie, że nadal moja cera jest po prostu odrobinkę taka nienaturalnie zarzucona nawet z tej strony. Natomiast no myślę, że różnica jest i tak bardzo widoczna właśnie jeżeli chodzi o jedną i drugą stronę. Argument o tym, że wystarczy tego pudru użyć na twarzy nieco mniej, do mnie osobiście nie przemawia, ponieważ puder powinien być taki, że bez względu na to, czy użyję go mało, czy dużo, on powinien się i w jednym, i w drugim przypadku idealnie wpasować w moją cerę. Dlatego, jeżeli poszukujecie jakiegoś jasnego pudru o takim wyraziście właśnie bananowym kolorze, który jednocześnie nie będzie tworzył czegoś takiego na twarzy, bardzo polecam Wam Inglota, puder rozświetlający, sypki w kolorze 43. Ja ten puder uwielbiam, używam go właśnie na cerach suchych, używam go na starszych paniach, które nie chcą widzieć tego pudru, a jednocześnie właśnie mam taki bardzo delikatny efekt korekcji kolorystycznej czerwonych obszarów i zasinień. Co zrobić, jeżeli już kupiliście ten puder i okazało się, że jesteście na niego po prostu zwyczajnie za jasne, za beżowe? Bardzo dobrym pomysłem na zużycie takiego pudru jest po prostu dodanie go do podkładów, które są dla Was zbyt różowe. Tutaj mam akurat Face & Body, który jest dość lejący, więc będzie się przyjemnie mieszał. On nie jest dla mnie za żółty. Służę się nim tylko po to, żeby Wam po prostu zademonstrować. Bierzecie odrobinkę takiego pudru żółtego, bierzecie odrobinkę podkładu i mieszacie to ze sobą. Musicie się oczywiście liczyć z tym, że po zrobieniu takiej mikstury Wasz podkład straci właściwości, jakie po prostu on ma naturalnie. Czyli w tym przypadku po pomieszaniu podkładu Face & Body z MAC-a z pudrem, który jest żółty i matujący, utrwalający, nasz podkład też stanie się dużo bardziej matujący, będzie dużo bardziej kryjący, będzie miał mocniejsze krycie i pigmentację. Dla jednych jest to plus, dla innych jest to minus. Mówię Wam tylko, jak możecie wykorzystać te pudry i na pewno jest to dużo bardziej ekonomiczne wyjście niż używanie takich pudrów.
płynnych mikserów, ponieważ te płynne miksery, one są już troszeczkę, mimo że są dość skoncentrowane, to i tak są rozrzedzone, więc żeby zrobić taką miksturę, i tak będziecie potrzebowali takiego miksera zużyć więcej niż takiego pudru. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli tak było, zostawcie kciuka w górę. Człowiek żółtko odmeldowuje się, idę zszorować sobie to do łazienki, a Wam życzę miłego dnia. Cześć!